Premier Piotr Gliński, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu jest naszym gościem. Dzień dobry, panie premierze. Gorący dzień wczoraj w Sejmie. Zanim porozmawiamy o łódzkich sprawach, to może o sprawach ogólnopolskich. Gorący, bo no, dzień wcześniej premier Gowin wyszedł z koalicji. Wczoraj głosowanie nad ustawą medialną. Zacznijmy może od tej większości sejmowej. Będzie większość sejmowa? Jest rząd większościowy? No w tej chwili jest większość, jak to zostało udowodnione wczoraj. A jeszcze trzeba wspomnieć, że dwoje posłów naszego klubu było nieobecnych. No, z przyczyn bliżej mi nieznanych, ale raczej takich no, związanych po prostu z wyjazdem wakacyjnym, co nie ułatwiło nam sprawy w związku z wyjściem z koalicji 5 osób, łącznie z byłym wicepremierem Jarosławem Gowinem. Projekt zmian w ustawie o radiofonii i telewizji został uchwalony. Pana zdaniem ta reasumpcja miała podstawy, bo opozycja je podważa, podważają je niektórzy eksperci? Reasumpcja dotyczyła, jak państwo wiecie, nie głosowania nad tym projektem, tylko no, przeniesienia obrad Sejmu za 2 tygodnie, czy za 3 tygodnie, prawda? Właśnie to nie było jasne do końca. Czyli to była, krótko mówiąc, no, dotyczyła sprawy technicznej, no, proceduralnej. Natomiast no, z punktu widzenia na prace polityczne, na to, że my musimy uchwalać ustawy, musimy kształtować prawo. Kolejne ustawy, zwłaszcza te związane z Polskim Ładem, konieczne dla zmian pozytywnych w Polsce, czekają w kolejce, więc ta obstrukcja opozycji no, była pewną złośliwością po prostu. Tak jak to od 6-5,5 roku obserwujemy. Także też dla mnie ten wczorajszy dzień nie był też wyjątkowy. Od 5,5 roku no, mamy taką sytuację na sali sejmowej w polskim parlamencie, że mamy niebywałą agresję wprost. Przecież dochodziło już do rękoczynów na sali sądowej. Przepraszam bardzo, sejmowej, te straszliwe wrzaski, krzyki, no, uniemożliwianie zabierania głosu. To jest niestety codzienność polskiego parlamentu od 5,5 roku. Opozycja, która nazywała się totalną, która kwestionuje w zasadzie zasady demokracji, a kwestionuje także wynik wyborczy, stosuje metody takie, jakie wszyscy widzimy. No, ta agresja później się przeradza także na agresję na ulicy. No, jeżeli lider tej opozycji obecny mówi, że to, co my robimy, to jest samo zło, prawda? No, to jednocześnie te miliony osób, które na nas głosują, czy z nami współpracują, realizując te najróżniejsze projekty, które dzień w dzień realizujemy. My mniej mówimy, gadamy i zapowiadamy, tylko realizujemy. Ja dzisiaj w Łodzi na przykład byłem przed chwilą na dworcu Łódź Kaliska, gdzie właśnie 2 dni temu oddaliśmy 2 nowe perony, a cały remont modernizacyjny tego dworca, niech łodzianie to usłyszą, to jest 337 milionów. To będzie tak piękny dworzec, choć on jest oczywiście znacznie mniejszy jak Łódź Fabryczna, a jednocześnie przecież wszyscy wiemy, że drążony jest tunel średnicowy, największa inwestycja tego typu w Polsce i szalenie potrzebna Łodzi, ale także i Polsce, i regionowi. To są konkrety, które robimy. No, jeżeli to jest zło, jeżeli złym nazwiemy złem to, co robimy na przykład w kulturze odnośnie tego programu Przestrzenie Sztuki, który dzisiaj właśnie tu, gdzie się znajdujemy, w Fabryce Sztuki w Łodzi omawialiśmy i gdzie w ciągu 24 godzin, bo tak żeśmy zorganizowali dość ad hoc tą konferencję z uwagi na mój kalendarz polityczny, przyjechali ludzie z całej Polski, którzy uczestniczą w tym projekcie, no to jest zło. I mógłbym tak wymieniać tysiące, ale wielu innych polityków, którzy są odpowiedzialni za polskie sprawy i którzy mają mandat demokratyczny do podejmowania decyzji i realizacji tych spraw, mogliby też tysiące spraw
takich wymieniać, inwestycji w sporcie, czy w kulturze, czy w obszarze organizacji pozarządowych, jeżeli to wszystko jest zło, to mamy do czynienia raczej z osobami, które się oderwały od rzeczywistości. No, wrócę jeszcze do wczorajszego dnia, bo oczywiście o tym też jeszcze będziemy rozmawiać, tylko wczorajsza decyzja, wczorajsze wydarzenia w Sejmie dotyczyły ustawy, zmiany ustawy o radiofonii i telewizji. Czy możemy wytłumaczyć, o co chodzi w tej zmianie, co wzbudza takie duże kontrowersje, no bo też widzieliśmy protesty na ulicach także Łodzi w obronie wolnych mediów, słyszymy to cały czas z tychże mediów. O co chodzi, dlaczego zmieniamy tę ustawę o radiofonii i telewizji? To jeszcze krótko na temat tej reasumpcji, bo od tego, znaczy nie od tego, no to był jeden element, jednym z elementów tej awantury. Reasumpcja jest normalną praktyką w każdym parlamencie. Artykuł 189 regulaminu polskiego parlamentu przewiduje taką reasumpcję na wniosek 30 posłów, gdy mamy do czynienia z pewną niejasnością w głosowaniu. Ona była ewidentna, ponieważ pani marszałek nie wskazała terminu odroczenia, a sama w jakimś sensie przyznała się do tego, spowodowała niejasność, ponieważ po wniosku dalej idącym pana przewodniczącego Kamysza, Kosiniaka-Kamysza, powiedziała, że to jest jednak inny termin, więc nie wiadomo było, jaki był termin. A poza tym reasumpcja zawsze powinna być brana pod uwagę z punktu widzenia dobra Sejmu, bo to nie jakiś kruczek proceduralny, nie fakt, że jakiś poseł nie zagłosował czy się pomylił, ale fakt realnej większości powinien decydować. I okazało się, że jednak ta większość jest i to o kilka głosów, prawda? I tutaj nie ma żadnego problemu, przy czym przypominam, że ta reasumpcja nie dotyczyła ani odwołania marszałek Sejmu, ani odwołania rządu, tylko kwestii przesunięcia obrad Sejmu o 2 tygodnie, żeby utrudnić sprawowanie władzy w Polsce. Władzy, która ma mandat, wciąż ma mandat demokratyczny. Natomiast jeżeli chodzi o ustawę dotyczącą o którą pan się pyta, bo ona dotyczy w gruncie rzeczy spraw związanych z funkcjonowaniem Krajowej Rady i mediów w Polsce, to ona precyzuje, czy też zamyka możliwość obchodzenia polskiego prawa. TVN, uzyskując w 2015 roku koncesję, krótko mówiąc, zastosował kruczek prawny i poprzez spółkę Słup uzyskał koncesję. Prawda? Ponieważ spółka, przez którą funkcjonuje TVN, to jest słup na lotnisku Schiphol pod Amsterdamem, która nie wiem, czy kogokolwiek zatrudnia, w każdym razie tam żadna działalność realna się nie odbywa. To jest zwykłe oszustwo, stosowane są takie oszustwa. Natomiast my wprowadzamy pewną regulację cywilizującą, możliwość udziału kapitału spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego w Europie. Tak jak to funkcjonuje w bardzo wielu krajach europejskich. Tu przykład francuski jest bardzo często podawany, zresztą bardziej restrykcyjny. W Niemczech też nikt sobie nie wyobraża, że kapitał obcy mógł tak aktywnie działać w mediach. Jednocześnie ustawa, która została przyjęta, umożliwia przekształcenia własnościowe. To nie jest tak, że ktoś chce zamykać TVN24 czy TVN, już nie wiem, bo są różnicze. Tylko daje czas na dostosowanie się tej firmie do cywilizowanych warunków funkcjonowania mediów w Polsce. Każdy kraj ma prawo do takiego porządkowania swojego rynku medialnego, bo też mało kto na to chce zwrócić uwagę, że nawet europejskie standardy, a może szczególnie europejskie standardy, wymagają szczególnych regulacji w obszarze mediów, ponieważ media, jak wszyscy wiemy, są szalenie istotne w demokracji i z uwagi na swoją rolę w demokracji, na to, że poprzez media można wpływać na procesy demokratyczne, na wybory, na poglądy ludzi, można manipulować, to ten rynek
podlega wszędzie w krajach cywilizowanych szczególnym regulacjom. Tam nie ma na tym rynku, można powiedzieć, takiej wolnej amerykanki, ponieważ to by prowadziło do tego, że ludzie najbogatsi mogliby wszystko wykupić i mieć monopol stuprocentowy medialny w każdym kraju. Prawda? I wtedy za pomocą sprytu, za pomocą przestępstw, czy też krótko mówiąc pieniędzy, można by sterować demokracją. Aby tak nie było, są wprowadzane regulacje i to jest jedna z tych regulacji. Demokratycznie wprowadzana. Wprowadzana, bo jeszcze przecież to jest... No właśnie, bo Senat zapowiada, że ustawę odrzuci, a potem, kiedy wróci ustawa, trzeba będzie mieć większość bezwzględną. Myśli pan, że będzie? Myślę, że będzie, bo w tej chwili była wczoraj, no gdyby nie... O nieobecność dwóch posłów, w ogóle by nie dwojga posłów, to by nie było w ogóle problemu. Natomiast no tak, no nie jest łatwo w sytuacji, kiedy podlegamy tak dużym presjom, wielkie grupy interesów są zagrożone. Ja bardzo, jakby to powiedzieć, z przykrością patrzę na to, co się stało z wicepremier Jarosławem Gowinem, z którym przez wiele lat współpracowałem i wydawało mi się, że zależy nam obu na Polsce i na interesie naszego kraju. No, jeżeli pan premier Gowin wybrał los polityczny razem z radykalną lewicą, z takim mentalnym postkomunizmem, który reprezentuje tamta strona sceny politycznej. No to jest wybór bardzo smutny i w gruncie rzeczy bardzo mu współczuję, bo niezależnie od tego, czy polski ład demokratyczny zostanie wywrócony do góry nogami, to nie, czy nie, to to zostanie zapisane w polskiej historii. My w tej chwili walczymy o demokrację i o Polskę. Takie są realia. Jeżeli nasza strona przegra, no to wygrają interesy grup i środowisk, które Polsce przychylne nie są. To jest zupełnie oczywiste. Widzimy na interesy także innych krajów, które tu w Polsce są rozgrywane od wielu lat. Jeżeli mamy wrócić do sytuacji sprzed 15 roku, kiedy w Polsce nie funkcjonowała demokracja, bo demokracja była czysto fasadowa, jedna strona miała monopol wszystkiego, i mediów, i instytucji, i samorządów, i pieniędzy, bo pamiętajmy, że w Polsce były bardzo głęboko posunięte procesy uwłaszczenia nomenklatury i polscy oligarchowie, którzy nie są tak widoczni jak oligarchowie wschodni, są wszyscy z jednej opcji politycznej także, no to będzie to nieszczęście dla kraju, bo demokracja nie będzie funkcjonowała. Jarosław Gowin powinien to wszystko wziąć pod uwagę. Nie wiem, co się z nim stało, że w ciągu ostatniego roku no, wyraźnie przestał współpracować i dążył do tego, żeby ta współpraca została zakończona. To jeszcze wróćmy do Łodzi, bo wspomniał pan premier o dworcu Łódź w Kaliska i budowie przystanku Koziny. Na jakim etapie jest w tej chwili ta budowa i czy wszystko, czy wiemy, czy będą jakieś opóźnienia i ile one ewentualnie będą wynosiły w budowie tego tunelu? Nie wiem, czy będą opóźnienia. Opóźnieniem było to, że poprzednia ekipa, jak pan wie, w ogóle tego nie budowała. No. Nie, bo z powodu pandemii troszeczkę później wystartowały te maszyny. Wiemy, tak, czy to wpłynie na termin budowy. To są dwie różne rzeczy. Budowa tego trzeciego, dodatkowego, w zasadzie drugiego już dodatkowego, bo pierwotnie tam miał być jeden tylko przystanek. W tej chwili są już planowane trzy i ten trzeci. Jeżeli chodzi o Koziny, to od czerwca prace się rozpoczęły. A w zeszłym miesiącu, w lipcu, została podpisana już umowa konkretna na 188 milionów na budowę tego przystanku. Więc no to jest etap początkowy, ale etap już absolutnie konkretny z podpisaniem umowy z wykonawcą. Jeżeli chodzi o tunel średnicowy, to ma pan rację, no COVID tam spowodował spustoszenie, bo akurat ci specjaliści, no wybitni niemieccy częściowo, którzy operują tymi tarczami, zachorowali na COVID i to opóźniło pracę, a poza tym prace muszą się toczyć powoli ze względu na bezpieczeństwo. Ja mówiłem, duża tarcza w tej chwili około 70 metrów przeszła, mniejsza 200 ponad, 210 metrów. To jest wiadomość chyba z wczoraj czy z przedwczoraj.
Więc to postępuje. Natomiast faktycznie, no tam się znajduje na przykład soczewki wodne, czy głazy narzutowe. To wszystko trzeba delikatnie wybierać, przechodzić, zabezpieczać. Ale natomiast jeszcze raz chcę powiedzieć, że ta technologia jest w 100% bezpieczna, ponieważ jednocześnie budowana jest oczywiście taka opaska z odpowiednio wytrzymałych materiałów, które powodują, że tam nie ma możliwości zawalenia się jakby gruntu poprzez drążenie tego tunelu i dlatego też to on jest drążony stopniowo, ale tak to jest z tymi tego typu budowami, że one bardzo powoli się rozpędzają, prawda? No bo trzeba włożyć tarczę, której cała maszyneria jest ponad 100 metrowa, jeżeli chodzi o długość tego, to trzeba umieścić pod ziemią, a następnie to jest wszystko monitorowane, więc tu jest pełne bezpieczeństwo. Więc to jest oczywiście technologicznie skomplikowane, ale to już jest w Polsce, bo przecież te tarcze były zamawiane w fabryce niemieckiej, która się tym specjalizuje. To jest wszystko sterowane, monitorowane, idzie do przodu. Mało tego, te tarcze będą wykorzystywane najprawdopodobniej do innych robót w Polsce. Nawet jest taka rywalizacja, kto by był ewentualnie właścicielem tych tarcz ostatecznie po zakończeniu tej naszej łódzkiej inwestycji. To już jest przesądzone, to będzie zrobione, jeżeli będą opóźnienia, to na pewno mniejsze niż dotychczasowe, które wynikały z pewnych innych kwestii, czy to finansowania, czy to kłopotu z głównym wykonawcą, jak pan wie, czy też właśnie z COVID-em. Mam nadzieję, że wszyscy pracownicy są zaszczepieni, więc już nie będzie problemu. To jeszcze krótko na koniec, bo ważna rocznica przed nami, 101. rocznica Bitwy Warszawskiej. W zeszłym roku z powodu pandemii obchody były trochę skromniejsze. W tym roku już możemy trochę szerzej oddychać, bo jest część z nas zaszczepiona. Jak będą przebiegały tegoroczne obchody? W zeszłym roku może i były ograniczone, ale ja tego nie zauważyłem. Szczególnie otworzyliśmy główne muzeum poświęcone. Mówię o uczestnictwie Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Przez 4 lata udało nam się zbudować wspaniałe, piękne muzeum w Sulejówku. Zapraszam wszystkich, bo jest to no, taki realny, wielki pomnik także bitwy 20 roku. Ja już rozpocząłem obchody. Byłem dzisiaj w Skierniewicach, bo dzisiaj dokładnie jest 101. rocznica przyjazdu do Polski pierwszego transportu z amunicją i wyposażeniem wojskowym z Węgier. To jest ta wielka pomoc węgierska, miliony nabojów do polskich, znaczy do używanych przez polską armię karabinów, wielkie wsparcie naszych sojuszników, a właśnie rok temu, właśnie w związku z rocznicą, chociaż to było otwarcie w listopadzie, ze wsparciem mojego resortu udało się postawić bardzo piękny i symboliczny pomnik przed dworcem w Skierniewicach. Pomnik figuratywny 4 wielkich przywódców. Józef Piłsudski, Pál Teleki, czyli premier Węgier podwójny, który pomagał nam w 20 roku i w 39 też nam pomagał, bo akurat był w tych dwóch okresach premierem Węgier. Charles de Gaulle, który przyjechał z armią Hallera i pisał piękne listy do matki, opisujący tę podróż, wyprawę i wojnę polsko-bolszewicką. I wreszcie Semen Petlura, czyli przywódca wolnej Ukrainy. 20 tysięcy Ukraińców wtedy walczyło ramię ramię z Polakami przeciwko bolszewizmowi. Ten pomnik to symbolizuje. Piękne przesłanie i w ogóle bardzo ładny pomnik. Wszystkich zapraszam, warto odwiedzić Skierniewice, nie tylko z tego powodu oczywiście, ale i z tego także. Przed dworcem w Skierniewicach stoi ten piękny pomnik. Oni stoją i siedzą na skrzynkach z amunicją. Jest tam także opis edukacyjny tego wydarzenia. Wspaniały, symboliczny, piękny pomnik. Musimy pamiętać o tych ludziach i o tym, że byliśmy wtedy razem właśnie w kilka narodów przeciwko bolszewizmowi. A zapraszał premier Piotr Gliński. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję państwu.